Dzień dobry, sezon ogórkowy trwa. Dzisiaj zrobię ogórki chili. Będą to ostra przekąska, bardzo dobra do grilla. Możemy przecież na kolację. Przygotowujemy 2 kilo ogórków. Pokroimy w ćwiartki, takie małe koreczki. I teraz musimy posypać solą. To jest 4 łyżki soli. Tak, przygotowane ogórki zostawiamy na 2 godziny. Później, w trakcie, w tym czasie, kiedy ogórki będą tutaj leżały nam sobie, musimy przygotować główkę czosnku, posiekać w drobną kosteczkę, cukier, chili, olej, ocet. Jesteśmy ponownie. Tutaj minęły 2 godziny. Ogórki puściły sok. I teraz do tych ogórków dodajemy pozostałe składniki. Szklankę octu. Wszystko wlewam. 8 łyżek oleju. Łyżkę chili. Główkę czosnku posiekanego drobno. Siekaliśmy w tym czasie, jak ogórki były posolone. I cukier. 2,5 szklanki. Mieszamy wszystkie składniki i zostawiamy to na całą noc. Jutro zlejemy tą zalewę, którą jutro zagotujemy i wlejemy do słoików, do których przełożymy ogórki. Teraz odstawiamy w chłodne miejsce na całą noc. Minęła doba i teraz musimy ponakładać ogórki do słoików, bez zalewy. Zalewę później zlejemy i zagotujemy. Teraz nakładamy ogórki. Zalewa się zagotowała. Piotrusiu, pozdrawiam Cię serdecznie, przesyłam Ci buziaczki. To jest mój chrześniak, któremu obiecałam przesłać pozdrowienia. Teraz zalewamy tą zalewą słoiki, wcześniej napełnione ogórkami. Zalaliśmy ogórki, teraz do pasteryzacji. Można je włożyć do ciepłej wody. Taka zasada, że jeżeli jest zalewa ciepła, można wsadzać do ciepłej wody i pasteryzujemy od zagotowania, jak zwykle, 2-3 minutki.